Witam serdecznie w drugim odcinku Auno Spodnie. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie mecz Szkocja-Szwajcaria 1-1. Jak wyglądał ten mecz? Otóż Szwajcarzy zdominowali Szkotów i to tak całkowicie. No i nagle Szkoci strzelili na 1-0. Po czym Sherdan Shaqiri strzelił gol z kosmosu. Rozrysuję to wam. Więc tak, to jest Sherdan Shaqiri, a to są Szkoci. Te duże, uśmiechnięte, pomarańczowe buźki to są Szwajcarzy. Jak Sherdan Shaqiri strzelił tego gola? Otóż to trzeba zobaczyć. I zobaczycie to, jak wam wytłumaczę, jak był skierowany Sherdan Shaqiri, bo nie wszyscy na to zwracają uwagę, bardziej na to, jak pięknie strzelił. Otóż patrzcie. Shaqiri był odwrócony w tą stronę. Walnął lewą nogą, odwrócony w tą stronę. To tak jakbym mówił do was bokiem, w ten sposób. Nie? I w ten sposób on strzelił gola. Idealne okno między widły. To jest niesamowite. No a później już się nic nie działo w tym meczu. Można było... I też ciekawostka. Ojciec obrońcy Szwajcarii, niejaki Szar, ma ojca. Znaczy, każdy z nas ma ojca, ale on ma ojca, który jest właścicielem fabryki szkła. Jest szklarzem. I co ciekawe, Sherdan Shaqiri regularnie co 4 lata dokupuje szkło na okna, które zasadza co mecz. To by było na tyle. Jutro mecz Polski. Będzie ciekawie. A ja w tym momencie zjeżdżam. Bye-o.